Balans bieli to jedno z ustawień w aparacie, które sprawia najwięcej problemów i pod filmem Piękne kolory już w aparacie otrzymałem takie pytanie o to, jak ustawić ręcznie balans bieli w Nikonie, dlatego że w tych aparatach niestety troszeczkę inaczej się to ustawia i dziś chciałbym Wam pokazać, jak w szybki sposób nastawić idealny balans bieli w Nikonie, zaoszczędzając wiele czasu przy postprodukcji zdjęć. W tym celu użyję ExpoDisk i ustawienia pre, czyli ustawienia ręcznego pomiaru balansu bieli. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykorzystuje się właśnie ten krążek, to polecam ten film Piękne kolory już w aparacie. Jeżeli chodzi o samego Nikona, to oczywiście mamy wiele możliwości ustawiania balansu bieli. W tym akurat Nikonie D850 będziemy mieli balans bieli automatyczny w kilku rodzajach, oczywiście światło żarowe, inne rodzaje światła, ale dzisiaj skupimy się na tym pre. I tutaj w przypadku każdego Nikona mamy coś takiego, że jeżeli naciśniemy balans bieli, ten przycisk balansu bieli, to wtedy ten pre będzie nam migał. I to jest ten moment, w którym możemy zacząć ustawiać balans bieli. Wystarczy, że po ustawieniu balansu bieli na to pre, przytrzymamy dłużej przycisk balansu bieli i wówczas pre zacznie nam migać. Wtedy wystarczy skierować obiektyw w stronę światła, zasłonić go ExpoDiskiem, nacisnąć, czyli zrobić zdjęcie, i wówczas mamy już ustawioną balans bieli we właściwy sposób i wtedy możemy sobie robić nasze zdjęcia, nie martwiąc się, że mamy balans bieli jakoś źle ustawiony. Teraz zobaczycie dla przykładu kilka zdjęć, które wykonałem z automatycznymi pomiarami balansu bieli i sami sobie porównacie, czy jest sens ustawiania ręcznego balansu bieli. Moim zdaniem jest, bo są różne sytuacje, w których możemy na przykład mieć problem z balansem bieli, kiedy na przykład mieszają nam się różne widma i wystarczy wtedy właśnie użyć tego pre. W Nikonie także jest takie ustawienie, także w tych nowych bezlusterkowcach, że mamy kilka właściwie ustawień tego pre, na przykład D1, D2, D3, D4 i tak dalej, więc sobie możemy te pomiary zapamiętać dzięki temu i na przykład zapamiętać, że przy D1 mamy na przykład pomiar zrobiony w jakimś tam miejscu konkretnym, potem w D2 mamy coś tam innego pomierzone, natomiast ja też polecam, żeby nie robić sobie takiej pamięciówki, tylko po prostu za każdym razem zmierzyć sobie dokładnie ExpoDiskiem i wtedy ten balans bieli jest ok na zdjęciach. I jeszcze jak wynika z komentarzy, które widzę pod filmami, najczęściej użytkownicy Nikonów skarżą się, że ten automatyczny pomiar balansu bieli daje zbyt chłodne kolory, więc jeżeli ktoś chce właśnie iść w stronę takich naturalnych, ciepłych nieco barw, które nie będą przekłamane, no to właśnie polecam ręczny pomiar balansu bieli.